Witamy we Wronkach, mazurskiej wsi o charakterze leśnorolnym, położonej nad Łaźną Strugą pomiędzy Lasem Połomskim i Puszczą Borecką z niedostępnym leśnym jeziorem. Pod budzącą zaufanie potężną sosną z szeroko rozłożoną koroną warto usiąść w cieniu, rzucić okiem na okolice, podumać chwilę, a może przytulić się do jej ogromnego pnia. Drewniana ławka przed domem była nieodłącznym elementem wiejskiego krajobrazu i ważnym miejscem spotkań, szczególnie starszych mieszkańców. To w kępie drzew i zarośli kryje się tafla jeziora Wronki, nieco mroczna, niedostępna i tajemnicza. Niewielka, a jednak bogata w historię i okazy natury. Mało kto dzisiaj zna pewną ścieżkę do jego brzegów. Leśną ścieżkę, którą przebyliście, by tutaj dotrzeć, niełatwo wypatrzyć z drogi. Jesteśmy na wzgórzu, gdzie znajduje się rodowy cmentarz Mittelsteinerów, którzy przez prawie 120 lat prowadzili duży majątek ziemski Wesołowo. Przed wielu laty stał tu dwór bogaty, nadany pierwszym właścicielom przez księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. Jeśli ruszysz przez rzekę Kładeczką i wejdziesz na zachodni przyczółek mostu, to nasypem trafisz na ciekawy kamienny wiadukt. Dawniej dworek należał do mazurskiego przedsiębiorcy Friedricha Joco. Nie tak dawno była tu szkoła podstawowa. Dzisiaj wielu tych miejsc już nie ma. W byłej szkole mieści się środowiskowy dom samopomocy. Zlewnię mleka zaadoptowano na niewielki sklep spożywczy. W jednym z budynków dawnego dworu z Wesołowa jest kaplica katolicka. Tu, w starej remizie, nadal znajduje się świetlica integrująca mieszkańców. Zachęcamy do odkrycia historii i opowieści z naszej wsi. Mamy nadzieję, że urzeknie cię również bogactwo natury. Warto zobaczyć.